Stół T8. Nazwa może średnio wdzięczna, ale za to jaka wysoka jakość i standardy. I to nie jest jakiś chwyt marketingowy, po prostu jest to mebel z litego drewna. Jest dostępny w dwóch wariantach, albo 100% lite drewno masyw, albo w wariancie lite drewno z blatem oklejnowanym. Spróbujmy przyjrzeć się dokładniej i opowiem Wam nieco więcej o tym stole. Stół T8 wprawdzie ma cechy wspólne z siostrzanymi modelami T6 i T7, ale podstawowa różnica jest taka, że w T6 nogi mamy na zewnątrz stołu, w T7 są one pod blatem, a w T8 mamy do czynienia z tak zwanymi nogami bramkowymi, co widzimy tutaj na żywym przykładzie. Producent udostępnia ogromną ilość wybarwień, 20 z których możemy dobrać do stołów T6, T7 i T8. Mamy również do wyboru 7 rodzajów drewna i warto tutaj wspomnieć, że najdroższym, jeśli chodzi o wybór, jest orzech, natomiast najtańszym – bóg. Urok natury tkwi w tym, że jest dzika i nieprzewidywalna, dlatego pamiętajcie, że nikt nie ma wpływu na to, czy słoje drewna, czy faktura drewna będzie się rozchodzić w taki, a nie inny sposób. I pamiętajcie, że to jest właśnie urok mebli drewnianych, to, że nie mamy wpływu na to, jak będzie przebiegała ta faktura, gdzie pojawią się te słoje. Dzięki temu każdy mebel jest unikatowy i buduje własną historię. Rodzina tych stołów umożliwia całkowitą personalizację, dostosowanie ich do własnych potrzeb. Mamy tutaj aż 3 rodzaje szerokości i 13 rodzajów długości do wyboru, więc każdy dopasuje stół do swojej jadalni. Dodatkowo mamy tutaj rozkładanie typu B, inaczej MS, czyli po prostu obustronne, więc stół wydłuża się równomiernie z obu stron. Jest jeszcze wprawdzie rozkładanie typu front slide, czyli z jednej strony, ale osobiście wolę, żeby stół się rozkładał z obu stron równomiernie. Sprawdźmy, jak to dokładnie działa. Jest to super proste, chwytam po prostu od spodu. Wprawdzie nie rozumiem do końca idei tu tego wgłębienia, bo wydaje mi się, że powinno być od spodu, ale tak czy siak jest to łatwe i wygodne. Rozsuwam ten element i w środku mamy tak zwane rozkładanie motylkowe, czyli ten element rozkłada się troszeczkę właśnie jak skrzydełka motyla. No i zasuwam to z powrotem. Proszę bardzo, stół został wydłużony o dodatkowy segment, ale jeśli chcemy zaprosić więcej gości, chcemy dostawić dodatkowe potrawy albo napoje, nie ma sprawy, możemy dać tutaj drugi segment. Hop, rozsunąłem i można chwycić tutaj, można też chwycić za specjalnie przygotowaną rączkę, jak komu wygodniej, chwyćmy za rączkę. Proszę bardzo, motylek, zasuwam. Voilà! Myślę, że naprawdę warto zwrócić uwagę, z jaką dokładnością i precyzją został wykończony ten stół i jaka ogromna dbałość o detale jest tu widoczna. Ciekawskim odpowiadam, nie, stół nie lewituje, po prostu pod spodem są specjalne podkładki, które umożliwiają jego łatwe przesuwanie. Czy są to tanie stoły? Nie, owszem nie. Ale rekompensuje to naprawdę piekielnie wysoka jakość, dbałość o każdy detal i mistrzowska precyzja. I przede wszystkim co? Mamy tutaj możliwość personalizacji. Możemy dopasować stół całkowicie do własnych potrzeb i do rozmiarów naszej jadalni. Dlatego jeśli chcecie znaleźć taki wymarzony, dopasowany stół, to możecie skorzystać z naszej infolinii, bo jesteśmy dla Was 7 dni w tygodniu. Mamy dla Was też live chat i mamy dla Was fanpage na Facebooku. Kontaktujcie się z nami, jesteśmy do Waszej dyspozycji.